Witam, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Udzielam swojej pomocy studentom różnych kierunków ekonomicznych z różnych polskich uczelni, z przedmiotów typowo ekonomicznych, gdzie mamy do rozwiązywania zadania ilościowe, najczęściej takie właśnie, tak jak teraz widzicie, z treścią. Między innymi udzielam pomocy z badań operacyjnych, ekonometrii, matematyki, mikroekonomii, ekonomii menedżerskiej, matematycznej, z różnych przedmiotów ilościowych, gdzie mamy do rozwiązania zadania. Dzisiaj w ramach matematyki finansowej chciałam Wam pokazać, jak rozwiązać zadanie o następującej treści. Po jakim czasie dokładnie ulokowana w banku lokata kwota wzrośnie o połowę, jeżeli półroczna stopa procentowa wynosi 2,4% i nie występuje kapitalizacja odsetek. Najlepiej polecam jeszcze raz zapoznać się z takim zadaniem. Pytanie brzmi tutaj: po jakim czasie? Czyli nie jest pytanie, ile uzyskamy pieniędzy na końcu, czy też ile to jest warte na początku, a nie typowo, bo po jakim czasie, czyli tu nie wiadomo jest czas. Mamy w banku jakąś ulokowaną kwotę, która nie jest właśnie wymieniona. Jest to po prostu jakaś kwota nieznana, ale wiemy, że ona wzrośnie o połowę. To jest właśnie też całe nietypowe zadanie, bo jest jakaś kwota, która wzrośnie o połowę, ale nie wiemy do jakiego konkretnie poziomu. Jeżeli półroczna stopa procentowa, czyli zwracamy uwagę, że podana stopa procentowa nie jest roczna, a jest półroczna. Wynosi ona 2,4% w skali roku i ostatnia informacja, nie występuje kapitalizacja odsetek, a więc mamy do czynienia z tak zwanymi odsetkami prostymi, a nie z kapitalizacją czy z odsetkami składanymi, jakkolwiek to nazwiemy. W pierwszym elemencie musimy wypisać, co jest wiadome, a co nie. Wpisujemy, że FV, czyli future value, czyli ta wartość przyszła, nie jest znana, ale ileś tam wynosi, dlatego te moje symboliczne 3 kropki. Tak samo nie wiemy, ile obecnie jest warta nasza lokata, ile wpłacamy do banku na lokatę, ileś tam wynosi, czyli nasza bieżąca present value wynosi też ileś tam, więc dlatego te moje symboliczne 3 kropki. Nie wiadomo w tym zadaniu jest czas, czyli ile wymaganego jest czasu, liczonego tutaj w latach. Tak samo stopa procentowa jest nazwana półroczna, R jest 0,024, to jest półroczne, a więc roczne po zamianie, co zawsze polecam zamienić na wszystko na lata, żeby było uzgodnione z naszą niewiadomą N, która jest naliczana w skali roku, żeby nasze roczne zamienić oprocentowanie półroczne na roczne, czyli z 2,4% robi się 4,8. Mamy do czynienia jeszcze dodatkowo z lokatą bankową, a więc trzeba się liczyć z podatkiem dochodowym w wysokości 19% w skali roku, a po zamianie na ułamek dziesiętny jest to 0,19. Kolejnym etapem po tym jest zapisanie tej zależności, że kwota wzrośnie o połowę. No, brzmi to co najmniej dziwnie, ale można to zapisać matematycznie, że future value, czyli FV, to na pewno będzie wynosiło PV, czyli present value, plus zwiększenie PV o 50%, czyli o połowę. Czyli można na pewno ostatecznie zapisać, że FV to jest 1,5 PV, bo to jest powiedziane, że kwota wzrośnie o połowę, czyli końcowa to będzie ta początkowa, ale zwiększona o jej własną połowę. Może to dziwnie brzmi, ale faktycznie działa. Jak zawsze bazujemy na wzorze dotyczącym odsetek prostych, bez kapitalizacji. Ten wzór podstawowy, oczywiście, że możecie bazować na wzorze przekształconym od razu na N, jak najbardziej, ale po co się uczyć na pamięć iluś tam wzorów, warto skorzystać ze wzoru podstawowego i tylko do niego podstawić i obliczyć wartość poszukiwaną. Znam opinie takie, że jest to dość trudne, ale szczerze, jeżeli nabierzecie praktyki w rozwiązywaniu zadań z treścią, nie będzie to za chwilę już kłopotem. Kwestia praktyki. I po podstawieniu FV, w jego miejsce nie znamy konkretnego wyniku FV, wpisujemy, że to jest 1,5 PV. PV nie jest znane, więc nadal wpisujemy, że jest PV. Wszystko podstawiamy, 0,81 wpisujemy, dlatego, że mamy podatek 19%, a więc zostaje nam realnie 81% razy R, które wynosi rocznie 0,04%. 0,048% już bez procent razy n, jaką nas tu nie wiadomo, czyli ten czas. Po podstawieniach, jak widzicie, nasze PV, które było tutaj, zamieniamy, że to jest PV, mnożymy razy 1 i PV mnożymy razy to, co jest tutaj po dodawaniu 0,81. Dostajemy coś taki zapis, jak tu widzicie. Te pojedyncze PV mogę przerzucić na drugą stronę z znakiem przeciwnym i zapisać, że to się równa temu, co pozostaje. Czyli z 1,5 PV minus PV zostaje pół PV i zostaje to po prawej stronie, co było. I jeżeli po lewej i po prawej stronie mam zarówno PV, wszędzie jest mnożenie, to ja mogę podzielić obustronnie przez PV. Zostaje to samo, ale bez oznaczenia PV. I jedyną niewiadomą zostaje nasze n, czyli czas trwania takiej lokaty, gdzie wartość obecna rośnie o połowę, czyli jeżeli 0,5 tutaj podzielę przez 0,81 i te 0,048, mogę tak zrobić, bo wszędzie jest mnożenie, to n równa się ostatecznie 12,86. I jak to rozumieć? Jest to okres czasu 12,86 kolejnego roku i po takim okresie ulokowana w banku kwota wzrośnie o połowę. Nie jest to zawsze o 12,86, ale przy uwzględnieniu, że półroczna stopa procentowa wynosiła 2,4%. Ok, na tym kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono czasu, po jakim ulokowana kwota wzrośnie o połowę przy określonej stopie procentowej bez kapitalizacji odsetek. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, proszę piszcie do mnie bezpośrednio na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Odpiszę do Was na pewno i udzielę takiej pomocy. Ewentualnie po prostu na razie skomentujcie mój film lub też subskrybujcie cały kanał, przejrzyjcie inne filmy i moja oferta jest aktualna przez kolejne miesiące. Jak najbardziej będę korepetytorem przez kolejne miesiące. Jest to dla mnie bardzo wygodna praca. Także zapraszam do dalszej nauki z materiałami na moim kanale YouTube i owocnej nauki. Pozdrawiam.